Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Dziś inaugurujemy w Opolu rok Jana Cybisa. Znajomość historii sztuki nie jest w naszym kraju powszechna, więc chyba przypomnijmy, kim był Jan Cybis. To jest postać, która wywodzi się z naszego regionu. Jan Cybis urodził się we wsi Wrublin pod Głogówkiem w 1897 roku, dokładnie 16 lutego. Dlatego też dzisiaj przypada 120. rocznica jego urodzin i dlatego też ten dzień wyznaczyliśmy na dzień inauguracji tych obchodów. Po prostu rozpoczynamy to w jego urodziny i chcielibyśmy, aby postać Jana Cybisa była rozpoznawalna w naszym regionie. Prawda jest taka, że faktycznie nauka sztuki w naszych szkołach no, jest jaka jest, pozostawia wiele do życzenia, a my de facto odbieramy wszelkie dzieła plastyczne, najczęściej poprzez obrazy, które no, są takimi historycznymi przedstawieniami naszych dziejów. Matejko tutaj odcisnął wielkie piętno na tym spojrzeniu na sztukę i no, wiele osób nie jest w stanie wyjść poza taki realizm historyczny. Tak, poza takie postrzeganie dzieł malarskich. Sztuka, która nie jest taka dosłowna, jest już trudniejsza w odbiorze, w zrozumieniu. Natomiast Cybis nie był malarzem malującym historyczne dzieła, panoramy i naszych wielkich królów. To jest malarz wywodzący się z kręgu kolorystów. Malarz wybitny. Natomiast no, jak to w naszym kraju bywa, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. I myślę, że z Cybisem w naszym regionie właśnie tak jest. A tymczasem to jest chyba najznakomitszy malarz związany z Opolszczyzną. Tak, to jest naprawdę niezwykle ważna postać w dziedzinie sztuki. I to nie tylko sztuki regionalnej czy sztuki polskiej, ale w ogóle sztuki światowej. Trzeba cały czas pamiętać i staramy się to podkreślać. Zresztą to jest także w naszym programie prowadzenia muzeum, gdzie nie tylko prezentowana jest sztuka Jana Cybisa, ale także realizowane są wystawy, które ukazują laureatów i jego nagrody. Bo trzeba pamiętać, że po śmierci Jana Cybisa w Polsce ustanowiono nagrodę jego imienia, która jest przyznawana co roku artystom plastyką. I to jest najbardziej prestiżowa nagroda dla w dziedzinie sztuk plastycznych w Polsce. Tak, i to jest ta nagroda, która no, jest tym największym wyróżnieniem, jakie może artystę spotkać. Stąd też chcemy też prezentować tych twórców, którzy tą nagrodę otrzymali, poza tym, że oczywiście prezentujemy przede wszystkim jego twórczość. A mamy tych obrazów w Opolu sporo. Tak, nasza kolekcja jest największą kolekcją w Polsce. W naszej kolekcji znajduje się 90 obrazów olejnych i ponad 800 prac na papierze. To naprawdę jest kolekcja imponująca. Tu też chciałam podkreślić, że jego imieniem przyznawana jest nagroda w Polsce, natomiast trzeba też podkreślić, że Cybis należy do nielicznego grona polskich malarzy, którzy otrzymali prestiżową nagrodę Guggenheima. I pamiętajmy o tym, że to nie działo się, no bo był jakimś tam malarzem. Nie, to była wybitna postać, którą dostrzeżono i to był pierwszy polski malarz, który taką nagrodę otrzymał. Na co dzień pokazujemy tylko część tych obrazów, prawda? Tu w galerii na styku Ozimskiej i Kołłątaja. No,
To trzeba też zrozumieć, że żadne muzeum nie pokazuje wszystkiego, co ma. No, wszystko, co się ma, to pokazuje Izba Regionalna. Każde muzeum, duże, średnie, pokazuje ułamek swoich zbiorów. No, muzea, owszem, są po to, żeby pokazywać, co mają. Ale to zgromadzić. Ale to nie jest podstawa pracy muzealnika. Oczywiście te obrazy są co jakiś czas podmieniane, wymieniane. W naszej galerii prezentowanych jest na ogół około 40 jego prac. Jeżeli wisi wystawa czasowa, tych prac jest mniej. Jeżeli nie ma w tym czasie wystawy czasowej, cała ta placówka dedykowana jest wtedy jego twórczości. Jak będzie wyglądała ta dzisiejsza inauguracja? Na dzisiejszej inauguracji chcemy zaprezentować film o Cybisie Widok z okna. Film, którego scenarzystą i reżyserem jest pan Władysław Jurków. I ten film myślę, że będzie takim dobrym wprowadzeniem w te obchody. Także tych z Państwa, którzy będą mieli dzisiaj trochę czasu, zapraszamy do naszej galerii przy ulicy Ozimskiej na godzinę 18. Będzie nie tylko film, ale będzie także spotkanie z panem Jurkowym, który przyjeżdża do Opola. Po filmie będzie możliwa rozmowa. Natomiast no, całego smaku dzisiejszemu spotkaniu dodaje fakt, że pan Jurków jest absolwentem Liceum Plastycznego imieniem Jana Cybisa. Proszę bardzo, jaki zbieg okoliczności. Tak, więc naprawdę wcześniej też nie mieliśmy tej świadomości i kiedy szefowa działu sztuki pani Filipczyk załatwiała wypożyczenie tego filmu no, i szukała kontaktu z reżyserem, no to potem się właśnie okazało, że pan chodził po polu do szkoły, które nosiło imię Jana Cybisa. Panie dyrektor, te obchody to cały rok, rok Jana Cybisa. Czy tak. Różnych imprez będzie więcej? Na pewno tych imprez będzie więcej. Bardzo też cieszę się, że w te obchody włączył się Głogówek, tu pan burmistrz Andrzej Kałamarz, pan dyrektor Aleksander Cuber z Muzeum w Głogówku także będą intensywnie w tych obchodach brali udział. No, także środowiska plastyczne się w to włączą. Myślę, że wspólnymi siłami sprawimy, żeby ten rok faktycznie dobrze wybrzmiał i żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że Cybis to jest człowiek stąd, to jest Ślązak, który urodził się tutaj, a osiągnął takie sukcesy w swoim zawodzie, w swojej działalności. No, Kraków, Paryż, potem powrót do Polski. Na Opolszczyznę też wracał? Na Opolszczyznę przyjeżdżał. To zawsze mówili jego synowie. On sam w swoich dziennikach też o tym wspominał. No, nie dałoby się tego wymazać. To była jego rodzinna strona. Jest taki fragment w jego wspomnieniach, gdzie właśnie pisze, że kiedy przyjeżdżali do Głogówka, kiedy szli w stronę Wrublina, to zawsze syn Jacek mówił: tato, klękaj, Wrublin na horyzoncie. Czyli chłopak z Wrublina, który zrobił wielką karierę. Dokładnie. I dzisiaj o 18:00 galeria przy ulicy Ozimskiej zapraszamy na inaugurację obchodów roku Jana Cybisa. Naszym gościem była Urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.